Zbyt zdroisko na chwilę przeniosło się do Chin? A tak, po raz siódmy spotkania kulturowe w Zdroisku. Właśnie w tym roku pod hasłem Chiny. Mieszkańcy Zdroiska i sołtys, który z pewnością tutaj też z Państwem będzie rozmawiał, jest pomysłodawcą tego. Co roku faktycznie w inny region się przenoszą wszyscy ci, którzy tu zawitają do Zdroiska na czasy imprezy. Świetnie się bawią, poznają kulturę tego kraju, stroje, tudzież potrawy. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Impreza wyróżniająca się na tle innych imprez w gminie, w tym roku też pod egidą Gminnego Ośrodka Kultury i Gminy. Doszliśmy do wniosku, że skoro mieszkańcy sołectwa są tak pomysłowi, skoro impreza co roku ściąga do siebie naprawdę wielkie rzesze sympatyków, w związku z tym zaproponowaliśmy, żeby współuczestniczyć w tej imprezie i nadać jej charakter gminny. Pani osobiste takie skojarzenia z Chinami? Myślę, że tak naprawdę wiele produktów, wiele ubrań, które nosimy, nawet jak nam się wydaje, że nie, to wszystko. Naród pracowity. Myślę, że ponieważ w okolicach Gorzowa są też fabryki, gdzie pracują, w związku z tym myślę, że też tutaj się pojawią. No cóż, jesteśmy otworzeni na świat i tak jak nas Polaków jest w innych krajach dużo, tak samo Chińczyków u nas. Na początku spotkanie trzech kultur. Zrobiliśmy niemiecką, polską, łemkowską i później jakby następne kultury, bo były to kultury innych narodów i dlatego potem były Rosja była, Romowie byli, Francja, Hiszpania, teraz akurat padło na Chiny. Dlaczego właśnie Chiny? Dlaczego państwo środka? Miało być to z południa coś, ze wschodu tam. I miała z początku być Grecja, ale no, koniunktura taka, nie inna była właśnie z Grecją. Tam przepychanki były tu, w tej sprawie, dlatego padło na Chiny. Może dlatego również, że Gorzowie są właśnie zakłady TPV chińskie. Może, i o tym pomyśleliśmy, może tak nam wpadło. No, to jest przypadek. Równie dobrze mogła być inna kultura. Jak wyglądały przygotowania? Bo widzimy, że no lampiony, stroje, to wszystko, to pewnie nie wczoraj się do tego przygotowaliście. Przygotowania u nas co roku, od samego początku są takie, że nie przygotowuje to sołtys, nie przygotowuje to rada. Jest to rada sołecka sołtys, tylko że wybieramy spośród mieszkańców komitet organizacyjny i włączają się po prostu wszyscy jakby z mieszkańcy. Jest tam 7-8 członków w komitecie plus rada sołecka sołtys, co daje gro ludzi, każdy coś tam ma swój dział do zrobienia i każdy coś tam robi i pilnuje jakby na swojego ogródeczka.
spotkania kulturowe w tym roku w klimacie Chin. Poprosiliśmy ambasadę o wsparcie. Bardzo jesteśmy mile zaskoczeni, naprawdę ambasada Chin przysłała nam wiele, wiele gadżetów. Ta wspaniała wystawa, która znajduje się na chińskim murze, zbudowany specjalnie na tę okazję. Te wszystkie obrazy właśnie przyjechały do nas z Warszawy. Mamy mnóstwo gadżetów, książek o tym pięknym kraju, także bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Ambasador na początku nawet się do nas wybierał. Niestety wiadomo, jest to dość ważna osoba i mnóstwo obowiązków. Ostatecznie nie udało nam się go zaprosić do Zdroiska, ale mamy od niego gorące pozdrowienia, list gratulacyjny. Także myślę, że ta współpraca tutaj na niwie prezentacji kultury chińskiej wypadła na 5 z plusem. A co dzisiaj w takim razie? Gminne zespoły, które towarzyszą nam przy każdej imprezie, którą organizujemy na terenie gminy Kłodawa. Dzisiaj w klimacie chińskim, może niekoniecznie śpiewają w języku chińskim, ale piosenki są wszystkie właśnie w tematyce, przedstawiające kulturę, przedstawiające właśnie te zwyczaje chińskie. Dużo konkursów takich, które znamy właśnie z Chin, chociażby taka bardzo popularna i najprostsza gra w Chińczyka. Myślę, że wielu z nas od najmłodszych lat w nią gra. Puszczanie chińskich lampionów do nieba, smakowanie herbaty zaparzonej dzisiaj, mam nadzieję, po chińsku, ryż, sajgonki, czyli kulinaria. To wszystko, co kojarzy nam się z Chinami. Banuszek, do którego wsypuję herbatkę, po czym zalewam wrzątkiem, gorącą wodą. Ta herbatka się tutaj pięknie nam zaparzy. Ja jeszcze jej troszeczkę tutaj pomogę, żeby się nam zaparzyła. Wyciągamy. Przelewamy do dzbanuszka. Teraz do filiżanek. I teraz zrobię coś, co może się wydawać dziwne, ale tak to właśnie wygląda. Teraz tą herbatkę wylewamy. To ma to za zadanie, żeby ta filiżaneczka nabrała takiego aromatu tej herbatki, więc to pierwsze zaparzenie powoduje, że jest ciepła filiżaneczka i nabiera ta porcelanka chińska aromatu chińskiej herbatki. Po czym ponownie zaparzam herbatkę gorącą wodą. Ona już jest tutaj fajnie zaparzona. Ponownie ją tutaj zaparzamy, tak. Do dzbanuszka. Cała ta ceremonia
trwa mniej więcej 8,5 minuty. Ja tutaj w skrócie dość dużym pokazuję, jak to wygląda. I herbatkę już mamy w tej chwili gotową do picia. Przekładam na talerzyki i herbatka jest w tej chwili gotowa do picia.